Do Opola przyjechały teatry ze Szczecina, Kalisza, Krakowa, Warszawy i Sosnowca. Do konkursu zgłoszono 10 przedstawień. Oprócz Gombrowicza triumfował Stanisław Wyspiański w interpretacji teatrów ze stolicy. Jury festiwalu pod kierownictwem Gustawa Cholubka przyznało tym zespołom nagrody w kilku kategoriach. Za reżyserię laury otrzymali Jerzy Grzegorzewski z Teatru Narodowego w Warszawie za sędziów Stanisława Wyspiańskiego i Krystian Lupa z Teatru Dramatycznego za Powrót Odysa, także Wyspiańskiego. Nagrodzono również aktorów Jerzego Trele za rolę Samuela i Krzysztofa Globisza za rolę Natana, którzy gościnnie wystąpili w sędziach. Jury nie było jednak zachwycone wszystkimi przedstawieniami. Były też pozycje chybione, których eksperyment przekraczał granice, jak nam się wydawało, dopuszczalne. Mamy tu wszystkie na myśli to, co można by było powiedzieć o szacunku wobec autora, zwłaszcza takich autorów, którzy tworzą właśnie polską klasykę. Adam Sroka, dyrektor Opolskiego Teatru i organizator festiwalu, zapowiedział, że może to być jego ostatni sezon w Opolu. Władze samorządowe województwa nie przedłużyły jego kontraktu i postanowiły ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora. Ja jestem przede wszystkim reżyserem. Naprawdę nie wiem jeszcze, muszę jakby przemyśleć to, czy też z powodów jak gdyby możliwości prowadzenia teatru, czy będę mógł to zrobić. Spektakl obejrzało w czasie konfrontacji 4000 widzów. Wielkim powodzeniem cieszyły się także przedstawienia wystawione poza konkursem oraz Nocka baretowa w wykonaniu opolskich aktorów.